Rzeczpospolita Obojga Narodów, w którym to państwie wykształcił się język, system polityczny, język poetycki, prawda, język prawa, no także język religijny. I to stało się w taki sposób, że te języki, ten system prawny osiągnęły pewną doskonałość. Nie twierdzę, że to było państwo doskonałe, ale to było państwo pełne. Pan poseł Tomasz Latos, wiceprzewodniczący Komisji Sejmowej Komisji Zdrowia. Się zahamował, potem się zawaliło, ale to była wielka rzecz. I my wciąż żyjemy w tym świecie. I można powiedzieć, żyjemy, poruszamy się i jesteśmy w tym świecie słów i wolnych, powiedziałem, wiary i wolności. Nawet jeśli ktoś się bardzo nie chce tego przyznać. Oczywiście, że się nie muszę przyznawać, bo można sprzeciwić się własną tradycją. Jasna sprawa, tylko że trudno się wyrzec w tym znaczeniu, że my wszyscy się z tego ojca, swojej matki i swoich genów. Tego się wyrzec nie może. To jest jakby jedna sprawa. Druga, jak i tutaj na pewno, kiedy spojrzymy sobie na podręczniki na gimnazjum, do liceum, to stworzymy tam takie definicje. Krzysztof Miszarnata, to będzie się do szlachty, który wszelkie rozterki rozstrzygał przy pomocy szabli. Prawda? I no, co prawda był patriotą, nie kiedy walczył z ojczyzną, ale generalnie prywatka i tak dalej. Tak. No, to są straszki zrozumieni. Krzysztof Miszarnata, no, takich negatywnych rzeczy nie będziemy popierali, ale Krzysztof Miszarnata, to są bardzo różne rzeczy. I tutaj dochodzimy do słowa, które Kamaracie był wymówić, a jak się odbiegną farmacją, prawda? Bo naszym gościem jest pan Jan Urbański, koordynator Komitetu Krajowego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Mama, Tata i Dzieci. Witam pana serdecznie. Szczęść Boże. Panie Janie, podjęta została właśnie inicjatywa już jakiś czas temu. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maria, Europejska Inicjatywa Obywatelska. No pytanie, dlaczego takie postępowanie? Gdzieś czytałem na waszej stronie, no aby się upewnić, że Unia nie narzuci Polsce ani żadnemu innemu krajowi członkowskiemu ideologicznych regulacji zmierzających do zakwestionowania prawdy o małżeństwie jako związku kobiet i mężczyzny. Tak, to pewnie podstawa, fundament. Takie niebezpieczeństwo istnieje i żeby nie być gołosłownym, przywołam ubiegłoroczną wypowiedź Franza Timmermansa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, który będąc gościem uroczystej gali Europejskiego Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek zadeklarował, że Komisja Europejska podejmie działania, aby wszystkie kraje bez zastrzeżeń zaakceptowały związki osób jednej płci jako równe tożsame małżeństwom. Później zresztą poproszono o wyjaśnienie tej wypowiedzi, bo co do zasady Komisja Europejska nie ma kompetencji w tej dziedzinie i w odpowiedzi na pytanie europosła ze Słowacji Mirosława Mikolasika również podtrzymał taką deklarację, że Komisja Europejska chce podejmować działania w tej dziedzinie. I tak trochę, żeby ją traktowano jak taki super rząd europejski. Tak mniej więcej to wygląda. Żeby uporządkować sprawy prawne, to warto powiedzieć, że podstawą traktatową jest kompetencja państw narodowych. To znaczy Komisja Europejska nie ma kompetencji dotyczących rodziny. Ale istnieją pewne wyjątki czy pewne kompetencje dotyczące tak zwanych sytuacji transgranicznych związanych z przepływem osób. Takie sytuacje po prostu się zdarzają, że osoby pochodzą z różnych krajów, pobierają się w jeszcze innym kraju, a następnie to miejsce zamieszkania zmieniają. I w takiej sytuacji może się okazać, że dwie osoby zawierają związek według prawa jednego kraju, a następnie to są wielcy farmaci. No, jak przenoszą się i żyją w kraju, gdzie panuje inne prawo. I teraz chodzi po prostu o to, że wspólnym rozumieniem, podstawowym rozumieniem małżeństwa, jakie jest wspólne dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, jest po prostu związek jednej kobiety i jednego mężczyzny i relacja pokrewieństwa, ich relacja z dziećmi. Oczywiście pokrewieństwa naturalnego, bądź pokrewieństwa, jeśli jest relacja przysposobienia, to oczywiście też to jest rodzina, mama, tata i dzieci. Stąd nazwa inicjatywy. Inicjatywa Europejska, Inicjatywa Obywatelska, mama, tata i dzieci. I teraz co dzieje się w krajach Unii Europejskiej? Jak ta inicjatywa wygląda u sąsiadów i jak wygląda u nas? Na jakim jesteśmy etapie? Aby inicjatywa była skuteczna, powinny być spełniane łącznie dwa warunki. Po pierwsze, musi uzyskać 1 000 000 podpisów ogółem.
wspólnotach krajów europejskich, tak? Tak, we wszystkich krajach europejskich. Oraz musi uzyskać pewne wartości minimalne poparcia w co czwartym kraju Unii Europejskiej. I w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy informację, że już siódme, czyli dokładnie 1/4 krajów Unii Europejskiej wsparły inicjatywę, to znaczy obok Polski te minimalne wartości poparcia przekroczyły Grecja, Słowacja, Finlandia, Węgry, Chorwacja oraz Łotwa. No właśnie, pijaństwo, swawola i mamy poparcie w tej kraju, jesteśmy z sprzymierzeńcami, tak? To są kraje, które już bardzo aktywnie wsparły. Muszę powiedzieć, że jakoś imponują mi Słowacy, którzy w niewielkim dość kraju przekroczyli już 70 tysięcy podpisów. Natomiast pozostałe kraje również zbierają podpisy i również spodziewamy się jeszcze większego wsparcia, ale nawet gdyby ono nie nastąpiło, to wszystkie brakujące podpisy możemy zebrać w Polsce. I teraz takim dniem wielkiej mobilizacji jest również częściowo najbliższa niedziela, natomiast szczególnie niedziela 4 grudnia, druga niedziela Adwentu, to jest dzień, kiedy bardzo wielu miejscach, około 2000 miejsc w Polsce będziemy zbierali podpisy. To będą głównie różnego rodzaju spotkania, wydarzenia, konferencje, ale też parafie po prostu, w których będą zbierane podpisy pod inicjatywą Mama Tata i Dzieci. Bardzo zachęcamy, jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć i zorganizować w swoim miejscu zamieszkania, w swojej parafii, na jakimś spotkaniu, w którym będzie kontakt, kontakty umożliwić z Państwem. Mama Tata i Dzieci.pl to jest strona internetowa, na której można się podpisać, jeśli tylko ktoś ma dostęp do internetu, można pobrać formularze, ale można też znaleźć tam kontakt do mnie. Ja go podam teraz, ale gdyby ktoś zapomniał, nie zdążył, to kontakt do mnie to jest jan.urmanski@mamatataidzieci.pl. To jest kontakt. Wpisałem Mama, Tata i Dzieci i jest podpis tutaj online, tak? To lub powiesz formularz papierowy, wtedy można komuś dać do podpisu. Tak, można dać komuś do podpisu ten formularz papierowy. Oczywiście zbiorki w parafiach czy w innych miejscach odbywają się głównie na formularzach papierowych. Jeśli słuchają nas osoby korzystające z Facebooka, to też na Facebooku można znaleźć. A jakieś wymagania są, panie Janie, jeżeli chodzi o podpisy? Po polskie i nie jest wymagane zamieszkanie w Polsce. Można mieszkać w dowolnym miejscu na świecie. Nie trzeba mieszkać nawet na terenie Unii Europejskiej. Obywatelstwo polskie lub też obywatelstwo dowolnego innego kraju Unii Europejskiej. Na stronie jest też możliwość wyboru obywatelstwa. Jeśli ktoś jest obywatelem innego kraju Unii Europejskiej, również może się podpisać. Jeżeli nasi słuchacze mają możliwość przekazania takiej informacji zaprzyjaźnionym osobom mieszkającym w innych krajach, nie mającym obywatelstwa polskiego, to w sprawach rodziny chcemy w Europie mówić jednym głosem, mówić o tej przestrzeni wspólnej prawa, która jest przestrzenią wspólnego rozumienia tego, czym jest małżeństwo i czym jest rodzina. A jaki mamy czas, do kiedy musimy ten milion dostarczyć i idzie do Komisji Europejskiej, tak? Podpisy z Polski będą weryfikowane w Departamencie Ewidencji Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji. Nie będziemy ich wywozić, ponieważ Komisja Europejska nie dysponuje danymi do weryfikacji podpisów. Każdy kraj przedstawi, zweryfikuje podpisy swoich obywateli i przedstawi do Komisji informacje, ile tych podpisów zostało złożonych. I teraz jest tak, że Komisja Europejska ogranicza tutaj, czy próbuje tutaj ograniczyć nieco nasze prawa, ponieważ prawo mówi, że mamy rok na zebranie podpisów. Natomiast ze strony Komisji Europejskiej system, który do zbierania podpisów online, czyli tych podpisów elektronicznych, został uruchomiony w kwietniu i naszym zdaniem powinniśmy mieć czas do kwietnia. Komisja Europejska utrzymuje, że ten czas jest tylko do 10 grudnia, ponieważ wtedy inicjatywa została zarejestrowana przez Komisję Europejską. Chcemy zrobić wszystko, aby milion podpisów osiągnąć już do 10 grudnia. Dlatego gorąca prośba o to, żeby w ten najbliższy czas zmobilizować się, zebrać maksymalną liczbę podpisów. Jest to możliwe. Jest możliwe, żebyśmy do 10 grudnia zdobyli 1 milion podpisów. I dzięki temu nie będziemy już musieli się oglądać, nie będziemy musieli chodzić w spór prawny z Komisją. Ale tak czy inaczej... Jak zmierzymy milion, czy więcej niż milion, Komisja Europejska będzie uznawała to, czy są takie przypadki,
że może ktoś powiedzieć, robimy i tak po swojemu, wy zbieracie to, jak pamiętam, kiedyś w Hiszpanii ponad 2,5 miliona Hiszpanów wyszło na ulicę, by bronić małżeństwa, prawda, mężczyzny i kobiety, takiego związku, a rząd Zapatero nic sobie z tego nawet nie zrobił po swojemu, ustawia sprawę, czy ustawiał sprawę. Nie mamy tutaj bezpośredniej możliwości, samo zebranie podpisów nie przesądza jeszcze, co zrobi Komisja Europejska. Natomiast taki mocny głos obywateli da też mocną podstawę do działania wszystkim tym rządom i tym krajom, których jest aż 8 w Unii Europejskiej, w których małżeństwo zapisane jako związek kobiety i mężczyzny jest zapisane w Konstytucji. Konstytucja szeregu krajów mówi o tym, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzn. W związku z tym dostaniemy do ręki mocne narzędzie pokazujące, że dążenie do zmiany tego prawa jest antydemokratyczne i przeciwko obywatelom Unii Europejskiej. A my też jesteśmy jako Polacy w wielu krajach Europy, chociażby to, że pojechaliśmy, czy jedziemy za chlebem, szukamy miejsca dla siebie, możemy nawet tam rozmawiać i spróbować o tej inicjatywie powiedzieć i poprosić o podpis Niemca, Francuza czy Brytyjczyka. Oczywiście, jeśli mamy naszych przyjaciół, sąsiadów, inne osoby, które ten wspólny fundament uznają i uznają wartość rodziny, to jak najbardziej możemy prosić każdego, kto tylko jest obywatelem dowolnego kraju Unii Europejskiej. Od wschodu, od krajów bałtyckich, Bułgarii, aż po Portugalię, Wielką Brytanię i Irlandię. Wszędzie tam, gdzie są Polacy, jak i na północy, Szwecji, Norwegii. Wiem, że są słuchacze Radia Maryja, którzy również tam, to też również tam sygnał dociera. Bardzo dziękuję Pani Janie za rozmowę, czyli mamy jeszcze chwilę czasu. Ta niedziela, pierwsza niedziela Adwentu i ta druga, 4 grudnia, wtedy będziemy też może mogli się w jakiś sposób włączać w to. Jeśli tylko ktoś chciałby zamówić pakiet materiałów, może pisać, może dzwonić. Jesteśmy jak najbardziej gotowi, aby przysłać jeszcze materiały i organizować zbiórki w tym terminie. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Naszym gościem był pan Jan Urmański, koordynator Komitetu Krajowego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Mama, Tata i Dzieci. Skrajne odpowiedzi to są takie, że zaczął się od 1500 roku, a skończył się na powstaniu listopadowym. No bo historia podaje nam takie odpowiedzi, jakie będą pytania. Także co określimy tym sarmatyzmem? Na mnie głośno niestety nie ma jedności w tym, jak określić, czym to jest sarmatyzm. Czy moment, kiedy szlachta polska wyobrazi, czy w ogóle Polacy zaczęli się utożsamiać z sarmatami, czy moment, kiedy powstaje system polityczny, bo prawdę mówiąc, ta legenda o sarmatach, to ona jest trzeciorzędna, jeśli chodzi o znaczenie.